Siemaneczko i ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Croxy i w dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić wam inwestycje w FIFA 19 na nadchodzący finał Ligi Mistrzów, w którym mierzą się drużyny Liverpoolu i Tottenhamu oraz ewentualne inwestycje na drugi angielski finał, tym razem Ligi Europy, w którym zmierzą się Arsenal oraz Chelsea. Ja już nie zwlekam i zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiecie, 29 maja oraz 1 czerwca to dość wyjątkowe daty względem piłki nożnej, ponieważ to właśnie w tych dniach odbędą się dwa najbardziej wyczekiwane finały dwóch najważniejszych rozgrywek co roku, a mianowicie finał Ligi Europy oraz finał Ligi Mistrzów, gdzie w obu przypadkach w finałach będą grać tylko angielskie drużyny, co przerwało długą dominację hiszpańskich klubów w tych właśnie rozgrywkach. Z tej okazji chciałbym przedstawić wam inwestycje w FIFA 19 na te wielkie imprezy. Jeżeli wszystko pójdzie z planem, to będziemy w stanie zarobić nawet do miliona końców. Jeżeli chodzi o te mniej pewne inwestycje, to można spróbować zainwestować w graczy drużyn biorących udział w finale Ligi Europy, a mianowicie Arsenalu i Chelsea. Jest to mniej pewna inwestycja, ponieważ EA rzadko co wypuszcza SBC stricte związane z Ligą Europy. Ostatnio w zadaniach tygodniowych było wyzwanie oparte o ten finał, gdzie za wygranie dwóch meczów skład balcy z czterema zawodnikami z Chelsea i czterema z Arsenalu na poziomie minimum legendarnym mogliśmy otrzymać złotą paczkę piłkarzy Prime, ale skoro jest to finał, to może EA pokusi się o wypuszczenie SBC związanego tylko i wyłącznie z Ligą Europy. Choć nie robiłbym sobie nadziei. Aczkolwiek jeśli sama sytuacja miałaby miejsce, to ceny piłkarzy z tych drużyn w ciągu kilku minut od wypuszczenia SBC pójdą znacznie do góry, nawet do maksymalnych widełek, które wynoszą 10 tysięcy monet. Także jeżeli macie jakiś większy fundusz, to możecie zainwestować w kilka lub kilkanaście kart z tych klubów, a jeżeli wolicie bardziej pewny sposób na zarobek, to warto się tu zainteresować finałem Ligi Mistrzów, z którego okazji na pewno ujrzymy SBC, w którym będziemy musieli przepalić graczy Tottenhamu oraz Liverpoolu. Aktualnie złote rzadkie karty z tych drużyn chodzą pośrednio 1000 końców. Biorąc pod uwagę wykres cen z Futbina w dniu 8 oraz 9 maja, kiedy takowe SBC pojawiło się z okazji półfinałów, 1 czerwca w dniu finału ceny tych piłkarzy mogą skoczyć nawet do 8,5 tysiąca końców na platformie PC oraz po 6 tysięcy na PlayStation oraz Xboxie. Zakładając, że na liście transferowej mamy 100 miejsc na karty, inwestując 100 tysięcy monet w 100 kart graczy z Liverpoolu oraz Tottenhamu, w dniu finału ze sprzedaży piłkarzy będziemy mogli zarobić nawet do 850 tysięcy monet. Odjąć oczywiście 100 tysięcy monet, które poświęciliśmy na zakup piłkarzy, daje nam do 750 tysięcy końców zysku. Co jest całkiem pokaźną sumą, za którą nie jeden gracz chciałby ulepszyć swój skład. Inwestycje nie są dość skomplikowane, trzeba oczywiście trafić w moment, kiedy piłkarze pójdą do góry lub kilka godzin przed finałem, wystawić na licytację na 12 godzin, dajmy na to połowę kart za 8,5 tysiąca ceny kup teraz, a drugą połowę za maksymalne widełki, czyli 10 tysięcy monet. Jeżeli wszystko dobrze się uda, tak jak powiedziałem, będziemy na plus nawet do 750 tysięcy monet, które piechotą nie chodzą. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmów z inwestycji z FIFA, czy wolicie materiały z CS-a, oraz dajcie oczywiście znać, czy wy również będziecie bawić się w inwestycje z okazji finałów Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i piona!